Mamy, proszę Państwa, łączymy się z Piotrem Winiarskim, przedsiębiorcą polskim, a właściwie polsko-niemieckim z Berlina. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór Państwu. No, miał Pan tutaj, czy miałeś, bo jesteśmy na ty, co tu będziemy udawać, ciekawe przeżycia w ostatnim tygodniu, bo za bardzo jeździć samochodem po Berlinie się nie dało. Tak, to się stało coś niesamowitego, proszę Państwa. 20 lat rolnicy pozwalali rządowi różne projekty, eksperymenty, jak i Brukseli jednocześnie. Tu powiedzieli stop. Powiedzieli, że te podatkowe ulgi, jakie mieli, były dla nich zbyt ważne, żeby ich pozwolić się pozbyć, a tego rząd Scholza jakby zażądał od rolników, że będzie w najbliższych 3 latach, w 3 etapach pozbawiał rolników pewnych ulg podatkowych. To stało się właściwie takim elementem do w ogóle za dużego protestu wśród rolników. Powiedzieli po prostu stop, stop koalicji Scholza, koalicji... A dlaczego rząd Scholza nie chciał pomagać rolnikom? Po prostu nie ma pieniędzy na to. Cały problem powstał w momencie, kiedy okazało się, jak Trybunał Konstytucyjny Niemiec stwierdził, że pieniążki, które miały być do dyspozycji w budżecie, nie spełniały pewnych wymogów prawnych i w tym momencie budżetowi zabrakło te 60 miliardów i zaczęła ta cała koalicja czerwono-zielono-żółta szukać źródeł łatania tej dziury. No i to pierwszą ofiarą mieli być rolnicy. Bo pieniądze na migrantów oczywiście są i muszą być. Pieniądze na różne polityki europejskie oczywiście są i muszą być. Natomiast na rolników zabrakło. Jak tutaj rolnicy połączyli kropki między polityką europejską a polityką swojego gabinetu? Proszę Państwa, w prasie niemieckiej nie do końca są dokładnie robione relacje z tego, co się dzieje wśród rolników. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj przed centralą SPD w Berlinie jest protest, ale w mediach niemieckich cisza. Natomiast tematem głównym stały się protesty przeciwko neofaszystom niemieckim, przeciwko partii AfD. Także widać tu powoli jest pewna socjotechnika realizowana, żeby uciszyć protesty rolników poprzez wrzutkę różnych faszystów, których tutaj podobno w Niemczech się namnożyło. A muszę powiedzieć Państwu, jak rozmawiałem nieraz z policjantami niemieckimi przy różnych demonstracjach, opowiadali mi, że praktycznie 80-90% demonstracji agresywnych to są demonstracje lewicujących ugrupowań, a tych nazwijmy to fundamentalistów czy neofaszystów, jak nazywani są nieraz w niektórych wypadkach też i patrioci niemieccy, to jest 10-15%. Także tu jest dosyć ciekawa sytuacja, więc rolnicy mieszają. I co chciałem dodać, 80% różnego typu szyldów, haseł, które na traktorach umieszczają rolnicy, to są polityczne, proszę Państwa, żądania. Precz z rządem Scholza, nie chcemy zielonych, nie chcemy czerwonych, nie chcemy żółtych. Ta informacja też nie za bardzo się przebija w mediach niemieckich. Raczej się mówi tylko o dieslu, prawda, o tym sprawach podatkowych. A proszę Państwa, tu się zaczyna wielki ruch polityczny. Chyba jednak, co ciekawe, wszystko jest w tle przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Miałem okazję też rozmawiać... No tak, ale to jeszcze zapytajmy o alternatywę. No bo rząd CDU prowadził dokładnie taką samą politykę jak rząd Scholza teraz. Myślę, że CDU samo będzie musiało zweryfikować swoje pomysły polityczne, bo inaczej skończy jak SPD. Przy czym oczywiście niebezpieczne jest to, że AfD, ta neo taka właśnie lekko radykalna prawicowa partia niemiecka, na razie nabija sobie punkty. Ma wielu, szczególnie na terenie byłego NRD, prawie 25%, 30% i więcej powoli poparcia. Także CDU musi też coś z tym zrobić, CSU również. Także jest problem, tak jak dobrze to zauważyłeś.
Mm-hmm. Jakie to będzie miało przełożenie na przykład na relacje z Polską? Powiem państwu, że miałem okazję rozmawiać z rolnikami polskimi, którego przedstawiciele byli tutaj przy granicy i przede wszystkim na tych demonstracjach w centrum Berlina. I powstała ciekawa solidarność między rolnikami niemieckimi a polskimi. Nagle okazało się, że mają wspólnego wroga. Myślę, że takie przyjaźnie będą mogły być bardzo niebezpieczne dla Brukseli i też w kontekście, co wspomniałem, wyborów zbliżających się. Solidarność rolników indywidualnych, NSZZ rolników indywidualnych, Solidarność, jak państwo wiecie, przygotowują ogólnopolski strajk, który będzie 24. I hasłem takim przewodnim jest też, w kontekście również strajków w Niemczech, stworzenie, to będzie inicjatywa, nie wiem na ile to już w mediach w Polsce jest jakby promowane czy opisywane, NSZZ, Niezależne Zrzeszenie Solidarność Rolników Indywidualnych chce powołać, jest już w rozmowie z rolnikami niemieckimi, Solidarność Europejskich Rolników, żeby właściwie, kto jest źródłem tego zamieszania? To jest Bruksela. Także jak będą rolnicy tylko w pojedynczych krajach się kopać ze swoimi politykami, to nie do końca jest to są skutki, a przyczyny to są w Brukseli. Oczywiście wiemy, że polityka niemiecka ma duże wpływy w Brukseli, więc tutaj już wręcz są, jak się dowiedziałem, rolnicy z rolnikami z Francji w kontakcie. Także tu w najbliższych chyba tygodniach nawet będziemy chyba mogli się liczyć ze wspólnym frontem rolników w całej Europie. Pytanie, czy nie za późno, bo tutaj to rolnicy właśnie są celami tej polityki. No, słyszymy, że krowy produkują za dużo metanu, za dużo pól jest uprawianych. Trzeba to wszystko ograniczyć, wprowadzić tutaj naturalne bagna i lasy, tam gdzie przez dziesiątki lat te pola były wyrywane przyrodzie. I to też jest przyroda. No, wielkim wysiłkiem, pracą w pocie czoła wielu pokoleń te pola zostały przygotowane do produkcji. No, a teraz Unia Europejska twierdzi, że już tego nie potrzebujemy, bo kupimy sobie żywność z Ameryki Południowej albo Ukrainy. A do tego jeszcze no, widzimy europejski przemysł, który jest obciążony opłatami za dwutlenek węgla i nie jest w stanie konkurować na świecie, po prostu w niczym. Proszę państwa, strajki rolników uświadomiły ludziom, po pierwsze, jak ważna to jest branża, jak ważna branża strategicznie, bo zapewnia żywność, szczególnie teraz, kiedy mamy trudne czasy, kiedy, no szczególnie w Polsce jako kraj przyfrontowy, ale i w Niemczech, kiedy mamy pewne konflikty, ale też ludzie zrozumieli poprzez hasła i transparenty, które tam widzą państwo na ekranie, zrozumieli w bardzo łatwy sposób, o co w ogóle chodzi i ile branż w ogóle jest związanych z rolnictwem. To jest i przemysł maszynowy, który traktory na przykład produkuje. To jest cały ten hamburger, bardzo fajnie rolnicy to na rysunkach wyjaśniają, która branża, którą warstwę hamburgera produkuje. To jest nie tylko statystyczny urząd GUS, który mówi, że około 2-3% to jest rolnictwo, to jest wręcz do 10-20 i ponad procent krajowego dochodu każdego państwa. Więc walka z rolnikami to oznacza po pierwsze dla rodzin o przeciętnych dochodach, duża podwyżka cen żywności. Zwracam uwagę też studentom, którzy może za długo sobie cicho siedzą, powinni może tu dla symbolu wesprzeć rolników. Drodzy studenci, wam też to podrożeje na stole. Także nie bawcie się tylko w takiego obserwatora. Może by warto pomyśleć, co się dzieje w naszym kochanym kraju. Także temat jest poważny. No, jeśli zacytowałbym, przetłumaczyłem tu kilka haseł z transparentów, jakie niemieccy rolnicy wozili na swoich traktorach. Przy czym zaznaczam, to nie byli tylko rolnicy, to była równocześnie cała branża logistyczna, która wyjechała na ulicę.
to byli pracownicy branży budowlanej. Właśnie wszystkie branże, które w pewnym sensie są związane z rolnictwem, wyjechały na ulicę. Ja sądzę, że to może właśnie uświadomiło ludziom, jak ważny to jest temat. Na przykład hasła, które wozili to na swoich traktorach. Ten rząd złożony z zakłamanych partii niszczy Niemcy. Innym hasłem: stop podwyżkom podatku CO2 i opłat drogowych. Stop koalicji zielonych, żółtych, czerwonych. Jedziemy dla was wszystkich. Koniec koalicji zielono-czerwono-żółtych. Nowe wybory. Natychmiast. Ten rząd stawia nasz kraj pod murem. Kiedyś zielony kolor był kolorem nadziei. Dziś to symbol upadku gospodarki. I tak dalej, i tak dalej. Także proszę państwa, chyba się rodzi coś w rodzaju, ja bym nawet porównał do Wiosny Ludów, kiedy polscy i niemieccy patrioci starają się obronić Europę przed głupotą. Może dojdzie, myślę, jestem pewny, do bardzo ciekawych wydarzeń politycznych w każdym kraju z osobna, ale i w kontekście wyborów do parlamentu. No, mało kto zwraca uwagę na to, że polskie powstania były inspiracją dla zjednoczenia Niemiec i było to dość głośno rezonowało, no ale potem oczywiście bismarckowska akcja jakby zakończyła wszelką tutaj złudzenia w tej sprawie. Zobaczymy, jak będzie teraz. I jeszcze zapytam o reakcję na ulicy, no bo zwykle jest tak, że jak są duże protesty rolników, górników i tak dalej, to chociażby warszawskie media robią takie: o Jezu, przyjadą, będzie ciężko przejechać, dajcie nam żyć. No i jest takie szczucie na tych, którzy chcą protestować w swoich własnych interesach. Jak to wyglądało w berlińskich mediach? Proszę państwa, media berlińskie, jak i w całych Niemczech, co wspomniałem, bardzo okrojony sposób relacjonowały wydarzenia właśnie tych strajków. Ale na ulicy, jak się uchodziło, wśród ludzi było bardzo duże, widać duże poparcie Berlińczyków, mimo że stali naprawdę długo na skrzyżowaniach, bo tych traktorów tam jeździło szczególnie przed 2-3 dniami setki, jeśli nie tysiące, i ludzie popierają. Myślę, że to jest bardzo ważne, co robią rolnicy. Oni poprzez swoje bardzo krótkie hasła i transparenty wyjaśniają, dlaczego wyjeżdżają na ulicę. I myślę, że te krótkie transparenty bardzo ładnie Niemcom wyjaśniły, jak poważna to jest sprawa i też, że strajkują w ich interesie. Przez to myślę, że rząd może się liczyć nawet ze strajkiem generalnym, jeśli nie ustąpi. Pytanie oczywiście, co zrobić, bo tu właściwie trzeba Brukselę wymienić chyba towarzystwo, i są takie pomysły, żeby zrobić właśnie przed wyborami listy nazwisk polityków zielonych, czerwonych i żółtych, żeby te nazwiska w państwach europejskich pojedynczo ludzie wiedzieli, kogo nie wybierać, bo to się obróci przeciwko nam wszystkim. No bardzo to ciekawe. No w Polsce mamy sytuację, w której władze ewidentnie kierują się na Niemcy, kierują się na interesy niemieckie. Mamy problemy, takie próby, balony próbne dotyczące chociażby wstrzymania elektrowni atomowych, takie próby, balony wstrzymania Centralnego Portu Komunikacyjnego. I właśnie jako argument, tego się nie podaje, ale ci, którzy są zwolennikami, mówią, że chodzi tutaj o realizację interesów Niemiec, żeby Niemcom tych pieniędzy przypadkiem nie zabrali. No i zastanawiam się, czy takiego rolnika gdzieś tam spod Saksonii interesuje to, żeby w Polsce nie było elektrowni atomowej albo Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to do rządu centralnego, federalnego sprawi, że wpłynie mniej euro z podatków granicznych. Ja myślę, że te tematy rolnik niemiecki nie obserwuje. Niemniej polityka niemiecka podporządkowywania sobie krajów Trójmorza, Polski, polskiej gospodarki, może bardzo łatwo się przeciwko Niemcom obrócić. Niszczenie
jako przedsiębiorca mały mogę powiedzieć, że niszczenie konkurencji sprowadzić może niemiecką gospodarkę do samozjedzenia, czyli do mniejszej innowacyjności i konsekwencji światowej konkurencyjności w ogóle. Tu to jest podstawowy błąd, jaką robią politycy niemieccy, bo ludzie biznesu inaczej na to patrzą i chętnie korzystają już przecież z polskich różnych naukowych placówek badawczych, które cudownie współpracują już z wieloma niemieckimi przedsiębiorcami. To jest właśnie taki paradoks, o który tutaj mówimy w naszej stacji, że jest na tym poziomie międzyludzkim, międzyfirmowym. Ta współpraca jest naprawdę dobra i przynosi wszystkim efekty i wydawałoby się, że jest racjonalne, że jeżeli w Polsce będzie tani prąd, jeżeli w Polsce będzie dobra komunikacja, no to ciężar czy siła tego rynku pociągnie w górę również gospodarkę niemiecką, no w postaci większych zamówień, o tego, że Polacy zaczną przyjeżdżać do Niemiec nie po to, żeby zbierać szparagi, ale po to, żeby siedzieć sobie w schroniskach gdzieś w Alpach i patrzeć na widoki, tak, czy na jakieś rejsy renem i tak dalej, i tak dalej. I dławienie tego sztucznie przez tutaj wpływanie na rząd, który się zdobyło w Polsce, no może się obrócić właśnie przeciwko samym interesom Niemiec, o które oni podobno tak dbają. Tak, to jest dobry komentarz. Dodam, że w Niemczech już brakuje ponad 150 tysięcy inżynierów. Młodzież nie chce się uczyć. Te przemiany społeczne powodują, że pewien dobrobyt jeszcze, który jest w sumie jakby wynikiem pracy poprzednich pokoleń, odebrał młodzieży uczenie się na trudniejszych kierunkach i tak dalej, i tak dalej. My jakby w cudzysłowie jako sąsiedzi możemy przejściowo tą lukę wypełnić, bo jednak młodzież u nas, mimo że troszeczkę za dużo czyta Facebooka, jeszcze ma ochotę szukać pracy, ma fantazję. Spieszę poinformować szanownego kolegę, że młodzież na Facebooku już nie występuje. To dla dziadersów. Discord to jest miejsce, gdzie oni się porozumiewają. Po pierwsze. A po drugie, no faktycznie coś z tym trzeba zrobić i ta współpraca z Niemcami może na jakichś nowych warunkach, niepodległości, ale współpracy, pewnie taka oferta zawsze była i jakoś ze strony niemieckich rządów nie była podejmowana. Może teraz coś się zmieni po wyborach europejskich. Zobaczymy. Piotr Winiarski, proszę Państwa. Ja bym chciał dodać, panie redaktorze, że dzisiaj mamy rocznicę, 150. rocznicę urodzin Witosa. I sobie znalazłem taki krótki cytat, pozwolę sobie szybko przeczytać. Może on byłby takim podsumowaniem naszej rozmowy i sytuacji. Bez walki i ofiar nic nie osiągniecie. Nie zapominajcie ani na chwilę, że polityka to nie jest ani gadulstwo, ani zabawa. Jest to ważne i ciężkie zadanie wymagające rzetelnej pracy, zdolności, przygotowania, odwagi i najlepszej woli. Bardzo pięknie dziękujemy. Piotr Winiarski był naszym gościem. Do spraw niemieckich będziemy jeszcze wracać. Te zdjęcia, które Państwo widzieli, tytuły czy hasła, to właśnie autorstwa naszego rozmówcy. Tyle na ten temat, a my za chwileczkę przechodzimy do kolejnej części programu.